chodź za tatusia, chodź, chodź, bo to już za długo to. No bo to jest duży pstrąg, człowieku. Zobacz, jak amortyzator jest wyciągnięty. To będzie, zobacz. Ale fajna ryba. Jacek i jego na pół metrowa plus. Piękne. Dzisiaj zima spłatała nam niezłego filmu. Wydawało nam się, że będzie, według prognoz, będzie mróz, pochmurno, strągowo, ale się okazało, że jest zupełnie inaczej. Znaczy mróz jest niewielki, na szczęście, więc przelotki nie będą marzały. Słońce jeszcze zabezpiecza przed odmarzaniem, nawet jak jest minus 1-2 stopnie. Kolejny psikus, to nam woda spłatała, poszła w górę strasznie od ostatniej nocy. Jest bardzo wysoka, będzie strasznie trudno przejść rzekę do naszych ciekawych miejsc, więc no na takiej wodzie brodzenie bez kijka do brodzenia, takiego jak ja tu mam, to po prostu pewna kąpiel, a kąpanie się w wodzie 0 stopni nie jest najlepszym pomysłem. No i tym razem będę musiał polaroidy nałożyć. Jestem obwieszony już jak choinka, ale no, nie się nie da. Jeżeli mam dalej coś nakręcić, coś pokazać, to no muszę tak wyglądać, trudno. To jest na aparat miejsce. A tu kolega właśnie, który filmuje, go trzyma. Idziemy na pstrągi. Muszę dojść do ciebie, a to nie jest takie proste. Muszę uważać, jest strasznie niebezpieczny ten. Jak zrobię błąd, mam popas wody. Oj, jak pięknie skoczył. Piękny skok. Piękna ryba. To z tych walecznych, tak? Chyba. Ojej, pięknie, coś pięknego. Coś pięknego. Jest naprawdę gruby. Coś pięknego. Tak, trzyma się nurtu ładnie. Pięknie. Będzie skok? Nie zmieniaj kierunku holu, bo zmienić kierunek haczyka i może ci się wypiąć. Spokojnie, będzie twoja. Kij ładnie pracuje, przypon jest odpowiedni, świeży. Pięknie, mam cię w kadrze całego, pięknie. Ile było skoków? 3 chyba. Nawet nie, 4, bo przy samym braniu było. Pięknie. No to może mieć 5 z przodu. Tak wygląda. A gdzie ma słońce? A światło jest genialne w tej chwili, genialne.
A, nie odpuszcza, patrz. Ale w górę płynie, rozumiem. Zimowy pstrąg, proszę bardzo. Troć? W górę. Jasiu, troć. Aha, może. Może. Może i troć. O, jak się spławiła następna deszcz? Widzę. No, już powoli pokazuję płetwę grzbietową. Myślę, że powoli możesz ją szykować do... No, na razie to popatrz, to się widzę. Widzę. Piękny hal, piękny. O, popatrz, co się dzieje. Widzę. Skąd ta ryba ma tyle siły? Luty i takie jaja. Luty, minus 4 na zewnątrz, minus 2 teraz było w słońcu. No więc prawie do zera dochodzi, niemniej jednak woda ma koło zera. No, jest, kolego, yes. Kolego. No. Patrzcie, co się dzieje. Coś pięknego. Ta ryba w ogóle nie odpuszcza. Coś pięknego. Obejrzyjmy ją tutaj, piękna ryba, piękna. Jest naprawdę... Jest! Jednym ruchem bez zegarowy, tak? Nie ruszaj. No, ryba jest fantastyczna. Słuchajcie, no to jest piękny pstrąg. Zobacz, jakie ma czerwone kropki. Bokiem. No niestety. Nic już więcej nie pokażemy. Pięknie. Ryby. Udało się. Rybka, którą wypluł 50-centymetrowy pstrąg po wyholowaniu. Mówiłem. Na razie to ratuje moją wędkę. Tam niżej stoją większe. To jest ryba? Chyba ta. Chyba ryba. Oj, to nie jest zła chyba. Thank you.
ale wiem. Żaden ten. Oczywiście od góry. Ryba ma napłynąć na podbierak, to właśnie. No już nie liczę tych pstrągów, ale to jest dzisiaj całkiem ładny, taki typowy, mały, ale ma czarne kropki, czerwone w białych obwódkach, srebrzysty co prawda, ogon typowo pstrągowy. O, pięknie się tu świetle. Janek miał branie, czyli coś jest na rzeczy, że dobrze tu stoimy w dobrej porze. No więc nie mogę opowiedzieć o mendingu, bo ciągle pstrągi nam przerywają. No więc wędkarze uważają, że jak się zarzuci wędkę, to linka musi być dokładnie prosto wzdłuż wędziska i tak dalej. A tak się w rzece nie da i często jest tak, że linkę hamuje przy nętach i hamuje szczytówka wędki. Się robi taki duży łuk. I wielu wędkarzy sądzi, że ten duży łuk to jest no niedobrze, przeszkoda, że nie ma zacięcia, że luźna linka. Otóż nic bardziej błędnego. Woda jest swojego rodzaju łożyskiem i nawet jak linka idzie po takim łuku, po takim wielkim brzuchu, to i tak jak się pociągnie za linkę, o tak jak ja teraz zrobię, o tak, tak, to i tak się ryba zacina. Mało tego, ja uważam, że jak linkę jest po łuku w rzece, to przynęta fajnie płynie. Czyli w pierwszym momencie płynie z prądem, potem w poprzek, a potem zmienia kierunek i płynie pod prąd. I w czasie tej zmiany kierunku bardzo często następuje atak, tak jak był właśnie ten atak tego pstrąga przed chwilą przeze mnie złowionego. O! Coś było pociągnięcie, nie ciąłem, bo wydaje mi się, że to było zbyt mało dynamiczne pociągnięcie. To było zaczepienie przynęty o zielsko albo o kamień. Cały czas pamiętamy, że łowię... O, ta szara część linki to jest końcówka tonąca, szósta klasa tonięcia, więc bardzo wysoka, bardzo ciężka jest ta końcówka, ale muszę jej użyć tutaj, bo woda jest wysoka, bardzo silny nurt jest w tej chwili. I to jest... jedyny sposób, żeby linka przynęta mi bardzo szybko utonęła, ponieważ jest bardzo krótki spływ przynęty. Bardzo krótki, o. Dosłownie kilkanaście sekund przynęta już jest poniżej mojego stanowiska. Linka się zaczyna układać wzdłuż prądu i przynęta, która stoi w prądzie, no niektórzy uważają, że to pstrąg bierze na stojącą przynętę, no w górskich rzekach mnie to się przynajmniej nie sprawdza. Przynęta musi płynąć mniej więcej w poprzek nurtu. No co tam się stało? Nic. Myślałem, że zielsko na końcu przynęty jest. Więc znowu tym razem rzucę lekko w górę rzeki, ale tak pod kątem nie wiem, prawie 90, stąd troszkę większym niż 90. O, coś mi siada linka. O, teraz. Teraz pięknie, tak. Przynęta upadła prawie, że pod brzegiem. Znowu linka się układa w łuk. O. Streamer, który spływa z prądem, wydaje się przynętą bez pracy, bez własnej akcji, ale to jest tylko złudzenie, ponieważ jak się przyjrzymy takiemu streamerowi, który ma ogonek z piór marabuta, czy z takich jakichś bardzo delikatnych piór innych, to ten ogonek faluje, tak jak ogonek małej rybki. O. Teraz mi się kij wygina, ale nie od ryby. Dlatego, że przynęta została sprowadzona bardzo głęboko i zaraz obejrzymy zielsko, które jest tutaj na dnie. O, jest tak jak mówiłem. O, tu jest... Popatrzymy sobie, choć tutaj... O. To jest właśnie zdrojek, to. No. To jest zdrojek, tu trochę zielonego, trochę już taki zczerniały zimowy, bo część zgnije zdrojka. A tutaj widzimy
Co to jest? To jest rogatek? Czy wyłucznik? Nie wiem, taki jakiś leżały. No w każdym razie zielsko jest bogate tutaj, co oznacza, że pstrąg ma i kryjówkę, i dużo jedzenia. Bo w tych kępach roślin kryją się zarówno larwy owadów, które niekoniecznie się roją, ale są. Kryją się na pewno kiełże, czyli skorupiaki rzeczne, które są pokarmem pstrąga. Tutaj widzę, że muszę dokonać pewnego zabiegu, który się wykonuje co kilka rzutów, jeżeli jest mróz. O, tak to się dzieje z przylotkami, gdy jest kilka stopni mrozu. Nie wiem ile jest, ale myślę, że co najmniej 3-5 stopni. O, proszę, przylotki zamarznięte. Co, można je jakoś tu odkuwać z lodu? Nie jest to łatwe. Muszę... No, nie ukrywam, że zrobiłem to zębami. O, tu się uda ręką. Tu myślę też. O! O. I na kilka rzutów wystarczy. Tu nie ma, dlaczego tu nie ma lodu na tych szczytowych? Dlatego, że ta szczytówka jest często moczona w wodzie. Woda ma temperaturę lekko powyżej zera i roztapia lód. O, tu ciekawa rzecz w moim zestawie. Pokazuję, to jest gumowy amortyzator. Ten amortyzator jest krótki, ale się rozciąga ośmiokrotnie, czyli 20-centymetrowy amortyzator może się rozciągnąć do 1,5 metra. I dzięki temu mogę pozwolić sobie na haczyk właśnie taki cienki do suchej muchy, który świetnie zacina rybę. Poza tym, jak ryba jest słabo zahaczona, to amortyzator nie pozwala jej spaść. O, proszę, pracuję tutaj. Trudno mi to pokazać, ale to tak wygląda. O, no jest przypon. Przypon, nie ukrywam, że w zimie się przypon robi grubszy. Latem może bym używał 20. Tu jest w tej chwili, dzisiaj mam 27, 0,27. Ktoś powie za gruby. No tak, tylko jak się ma ręce w takich rękawiczkach, o, to precyzja działania jest słaba. Zamarzające przelotki powodują opór linki duży, tak? Cienki przypon już by dawno pękł, nawet przy niewielkim pstrągu stosunkowo mógłby pęknąć, tak? Dalej kowrotek blokujący się czasem lekko lubi podmarznąć, nawet dobry kowrotek, i czasem ta guma daje nam 2-3 sekundy czasu, żeby odblokować kowrotek podczas holu, także polecam wszystkim amortyzator gumowy, zwłaszcza w zimie. No zobaczymy, zamarz tam kowrotek. Nie, no nie zamarz jeszcze, ale wszystko przed nim. No, wreszcie udało mi się zaciąć pstrąga, który jest trochę wyraźnie większy. Czekaj, Jasiu, bo nie jest dobrze, wiesz, jest duża ryba, naprawdę. Wiesz co, wyjmij go z tego uchwytu. Spokojnie, proszę, daj mi chorę, ja sobie poradzę. Słuchaj, on już jest włączony, kamera pracuje. Odginasz i ciągniesz w tą stronę. Ale jedzie. Jezus, jak jedzie. Zacząłeś? Załóż na rękę. Dobra, i to jest zawsze. No. Jest tu pod nogami u mnie. Zobacz. Jedzie do ciebie, uwaga. Ładna ryba. I to ta z tych walecznych. Ładna ryba. Boję się pracować kowrotkiem, bo nie wiem, czy nie przymarz, ale może nie. Na przelotkach na razie... Ojej, ładnie pracuje, ładna ryba. Wrócił się, ładny. O, czwórkę ma z przodu.
bogato. Oj, 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 oj. Jak guma się napięła. Widzisz, Jasiu? Widać, widać. No ale dobrze, ta guma mnie tu ratuje, bo pierwszy atak był straszny. Pierwszy atak był straszny. No dobrze. Zły, srebrny zły. Tak, srebrzysty, dlatego jest taki... Piękny. Piękna ryba, co? Piękna ryba. Zobacz. Jacek. To jest gruba ponad 4 dychy. Ładna ryba i to z tych walecznych. Bardziej pod 50 plus. Tak, 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 tak. Kawał pięknego pstrąga. Srebrnego, pięknego pstrąga. Zdrowego i grubego. Dobra, mam kowrotek zwinięty, jest lepiej już. No nie chcę się poddać, to nie jest ten żółty. Kontroluj, żeby ci nie przymarło na przelot. Nie, nie, jest dobrze, wiesz, bo zanurzałem kij. Dobra, będzie podbieranie, także patrzysz w obę. Oj, 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 oj. Nie chcę się poddać. Może nie da rady jeszcze. Nie. Nie da rady. No tu jak go widać. O cholerny, on się zaplątał. No dobra, ja spróbuję go od góry. O, już jest dobrze. O, jak pięknie za tobą. To słońce wyszło. Wygląda to wspaniale. O, jakie ugięcie jeszcze kija do tego. No po prostu. Film jak z bajki. Chyba go mam. No to gratuluję. Ładna srebrna rybka. Oglądamy ją. W świetnej kondycji, nie poddaje się. A tutaj. Piękna. O, kawał ryby. Ma 5 dych, może mieć. Ma. Widać, że ma. Srebrny. Gruba, dopasiona. Poniżej. Wypuszczamy rybkę. I pod prąd. Domek. O, już zobacz, zobacz, zobacz. Dobra. O, o, tu zobaczę. Gratulacje! Łowca szczęśliwa twarz łowcy. Jest dobrze. Ręce zamarzły. Dobrze. Ale łowimy dalej. Łowimy dalej, bo... Słoneczko tak się schowało i to jest ta pora. Teraz jest pora najlepsza na pstrąga, jeszcze jest jasno. Na największe lorbasy. Jeszcze jest jasno. A gdzie wziął pstrąg? Krzak, nawis gałęzi i za tym nawisem się takie dwa razy kółeczko pojawiło malutkie, ale nie zbierającej ryby, tylko tak jakby wyszła do wierzchu i zawirowanie ogonem zrobiła. Ja tam próbowałem rzucać przed krzak, żeby mi przynęta spłynęła, ale przynęta nie po tym uchu spłynęła. Dopiero jak mi wyszedł rzut, jeszcze mi nie wyszedł przedtem rzut, bo zahaczyłem o gałęzie, odczepiłem, rzuciłem za krzak, przynęta przepłynęła może 2 metry, napięła się linka i przynęta zaczęła uciekać z prądem, dlatego że był łuk linki. Właśnie to, co mówiłem, że nie robię mendingu, czyli nie robię nadrzucania linki. Bez nadrzucania sznura, jest dokładnie. Wielki brzuch linki, przynęta. Pchana prądem linka powoduje, że przynęta zaczyna z prądem pływać. A jak się łowi pstrągi w małych rzekach? Idzie się pod prąd, rzuca się z prądem. I tutaj rzucając w poprzek uzyskuje efekt taki, jak w małej rzece, gdy się rzuca pod prąd i ściąga prądem. Czyli mój streamer bardzo szybko z prądem płynął. Ten pstrąg nie miał czasu na decyzję po prostu. Na rozważanie, na oglądanie. On musiał mieć... On musiał to zrobić. On musiał to zrobić. Albo nie zareagował, zrobił to po prostu. No i tę technikę trzeba będzie powtarzać, bo widać, jest ona tu skuteczna, to już kolejna ryba. Złowiona w ten sposób. Do roboty, panie operatorze. Gratuluję i do roboty następna rybka. Do roboty. Trzeba się tylko musi zostać złowiona. Koniec sprzętu.
Dobra, filmowanie jest, muszę go... Niech pan no, ładna rybka, ładna. Czarny, ładny. Dobrze. Ładny, 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 ładny. Czwórkę ma z przodu zdecydowanie. Idę do ciebie. No jasne, po to idę. Nie, czekaj, czekaj, zostań, po co będziesz tam, wiesz?